Dzień dobry moi drodzy, witam Was na moim kanale w Inspirujące Poniedziałki. Z tej strony Aśka i widzimy się na kolejnym dniu pełnym inspiracji. Mam nadzieję, że praca, którą przygotuję, przypadnie Wam do gustu. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na film. Na początku bardzo tradycyjnie już dziękuję Wam za to, że jesteście, że wspieracie moje działania w jakikolwiek sposób tutaj na kanale i w innych moich miejscach w sieci. Bardzo się cieszę, że ten scrapbooking tak pięknie ludzi łączy i że możemy razem wspólnie tą pasją się cieszyć. Więc dziękuję za obecność, zwłaszcza tutaj na kanale, za Wasze reakcje, komentarze, kciuki i za to, że w ogóle te filmy wyświetlacie, że chcecie je wciąż ze mną tutaj oglądać. Także ja bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję wszystkim wspierającym mój kanał na YouTube. Kochani, no cóż będę mówić? No dziękuję za Wasze dodatkowe wsparcie. Co dzisiaj robimy? No już jak widać na załączonym obrazku będziemy bawić się z nową kolekcją Lemoncraft. Ja dzisiaj będę tworzyć Secret Garden, przepraszam. Natomiast jak już zapewne wiecie i widzieliście, pojawiły się na świecie dwie nowe, przepiękne kolekcje Lemoncraft. Jedna z nich to Sun Love, kolekcja letnia, cudowna, piękna, wakacyjna, pełna, słuchajcie, fantastycznych niespodzianek, które ja odkrywałam za każdym razem, kiedy odwracałam kolejną kartę tej kolekcji, oraz Secret Garden, kolekcja bardzo vintage'owa, taka, która w Lemoncraft, no, powiem Wam szczerze, że pojawia się bardzo rzadko, bardzo mało takich kolekcji można w Lemonie znaleźć, ale ta jest taką perełką, z którą dzisiaj będziemy właśnie pracować. Ja może zatem zacznę od kolekcji Sunny Love, tak pokrótce, bo tak jak mówię, no widzieliście je z pewnością już w sieci. Prezentacji było mnóstwo. Wszyscy kolekcją są oczarowani, więc nie mogło być u mnie inaczej, dlatego właśnie, słuchajcie, z tej kolekcji też powstał mój warsztat online Magia Lata, na który serdecznie Was zapraszam. Zapisy do 22 czerwca jeszcze można się zapisy, w sensie zakupić go na moim sklepie internetowym www.asiaszulik.pl. Tam jest wraz z kitem, czyli z pełnym zestawem materiałów oraz jako sam dostęp prezentację tego albumiku możecie właśnie zobaczyć w prawym górnym rogu. Z pewnością Wam się wyświetliła. Ja Wam tak tu pokrótce tylko go przypomniałam. Zrobimy wspólnie, słuchajcie, mięciutką okładkę z okienkiem i z wymiennym zdjęciem tam, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak jak już wspominałam, ja może zrobię przegląd tak lekki, szybki tej kolekcji tutaj dłużej, bo te małe oczywiście się powtarzają. Tradycyjnie już od jakiegoś czasu na okładce lemonkowych papierów znajdziecie piękne kwadratowe elementy, które świetnie sprawdzają się w exploding boxach. Mamy, słuchajcie, dechy, przepiękny odcień tej kolekcji. Po prostu zawładną mną totalnie. No te bąbelki tutaj, przecież słuchajcie, to coś niesamowitego, jak to fantastycznie tutaj wygląda. I praktycznie kartka gotowa. Piękna kompozycja. Super, ja jestem zachwycona. Tu mamy takie płócienko, mogłabym rzec. Piękne lniane płócienko. Kolekcja zachowana jest w odcieniach z takiego seledynu, mogłabym powiedzieć, niebieskości kremowych, pięknych, ciepłych odcieni. Tu po prostu aż słońce iskrzy na tym. Takie ciepłe lato. Ale zobaczcie, nie zabrakło również takich kontrastowych kolekcji, kontrastowych kart. Te kamyki to totalnie mnie skradły moje serce. Tu granat, kwiaty, słuchajcie, tu mamy piękny piach i spękana od słonka i deszczu i w ogóle pogody. Słuchajcie, spękane dechy. No i znów mamy na granatowym tle kwiaty, tutaj piękne morze, słuchajcie, koniki, chciałam powiedzieć polne, morskie. No fantastycznie skomponowana kolekcja. Ten arkusz jest moim faworytem. Skradł moje serce. Słuchajcie, żaluzje są numer jeden tutaj. No i znów mamy piękny widoczek morski i tył. No, też fajnie można na kartki podzielić czy na exploding boxy. Słuchajcie, ta kolekcja fantastycznie sprawdzi się, słuchajcie, nie tylko w takich klimatycznych, morskich, czy tam, wiecie, wakacyjnych klimatach, ale dzięki temu pięknemu połączeniu tych, wiecie, papierów też z takimi
Tak jak tu mamy na przykład granat z kwiatami, można zrobić piękne, czy choćby to płócienko, piękne kartki pracy, jakieś okolicznościowe, urodzinowe, więc fajnie jest to ugryzione tutaj. Tu jest kolekcja taka sama, tylko po prostu jest w pomniejszonym rozmiarze. No i mamy elementy, słuchajcie, morskie, ślubne, dlatego tu fajnie widać, jak ona bardzo jest uniwersalna, ponieważ piękne kwiaty, no nie mogło zabraknąć, poprzemycane, piękne kwiatuszki i zwierzaczki, słuchajcie, no coś cudownego. I każda ma jeszcze z tyłu tło, gdyby ktoś akurat nie korzystał z tych grafik, które są tu, zobaczcie, tu jest tak typowo marynarsko, ale te storczyki w tym słoiczku są niesamowite. Cudne dzieciaczki, mamy tło z tyłu, listki w dwóch kolorach. Szczał w dziesiątkę, kto będzie robił w bardziej niebieskich, granatowych odcieniach morza morskich, dopasuje takie, tutaj zielone, więc super. Z tyłu mamy piękny granat do podbicia. Tu mamy takie wakacyjno-marynarskie elementy, cudowne walizki, słuchajcie, piękne torby i latarnia morska. A to jest po prostu z tą kotwicą obłęd. I znowu płócienko. Ta karta, już nie muszę nawet chyba mówić, najpiękniejsza z wszystkich, uwielbiam, słuchajcie, drzwi, okienka. No i znowu tył, więc ja nie chcę tak bardzo tu przeciągać. No i są oczywiście badziki do kompletu, bo wy to zapewne widzieliście. Ups, ale sobie szturchnąłem, słuchajcie, w trymerosa mojego. No i kolekcja, z którą będziemy pracowali dzisiaj, kolekcja Secret Garden w Lemonie. No, bardzo mało, tak jak już wspominałam, takich kolekcji, takich bardzo vintage'owych jest. Ta jest, mamy sekretny ogród i będziemy się zaraz tutaj po nim poruszać. Mamy, jeszcze mam telefon, okienka, tak jak już wspominałam poprzednio, piękne, słuchajcie, tak, ta strona jest cudowna, śliczne róże na takim jaśniutkim tle, więc ja będę ten klimat chyba wyciągała z tego. No i zieloności, słuchajcie, tu mamy piękne przebicia na brązowych tłach, wiecie, z drukiem. Znów te kompozycje kwiatowe są przecudowne. Myślę sobie, że fajnie można te papiery ugryźć w różnoraki sposób. Tutaj mamy jaśniutkie tło. To troszeczkę mi sprawia kłopot, bo nie wiem, jak ją pociąć, jest mi ją szkoda zniszczyć, bo jest przepiękna, ale na pewno widzę tutaj wyciągnięcie wzoru, zjeżdża tu trymer w albumach na kieszonki, bo bardzo jest to ładne, chociaż trochę mogło być tutaj na dole, więc może niekoniecznie bym tak wyciągła, jak mi się wydaje. Nutki, słuchajcie, piękny domek w ogrodzie, panny z książkami czytające sobie tutaj w różyczkach, to widzę na okładce, ale bo mu bardzo ładnie by się to skomponowało. Tu mamy dechy, tutaj są beżowe, takie brązowe tła z przebiciami, z kwiatami, z kompozycjami, no jest bardzo różnorodna. Tu niekoniecznie mój kolor, ale dzięki Bogu na drugiej stronie, słuchajcie, jest przecudowna strona, więc wiadomo już, którą użyję. O, tutaj byśmy pięknie wyciągnęli na kieszonkę wzór, już to widzę z tej strony. Albo z takiej jasnej strony, albo z takiej ciemnej, w zależności jaki kto album by robił, chociaż bardziej z ciemnej, no musiałbym jasnej uciąć, tu ciemnej. O, dalibyśmy rady. Kochani moi, no i co? No i ostatnia strona, taka naprawdę pohadrana, fajna, ciemna, mocno vintage'owa karta z przetarciami, z jakimiś takimi, wiecie, to wygląda troszeczkę jakby stemple nakładane. Kolekcja troszeczkę inna niż dotychczasowe lemonkowe, z których ja miałam przyjemność korzystać, bo wiecie, wcześniej czy Dom Róż, czy no nie wiem, Growth All With Me, no może ona nie była vintage'owa, ale w takich klimatach troszeczkę się poruszały, jakby to powiedzieć, za mojej kadencji, czyli teraz to jest pierwsza taka kolekcja chyba. O ile mnie pamięć nie myli, no mam nadzieję, że o czymś nie zapomniałam i mnie tutaj szefowa zaraz nie zruga, ale chyba pierwsza. Tak więc co? Słuchajcie, może skorzystamy z kolekcji tej małej, bo ona się tutaj fajnie sprawdza, znaczy z małej. Aha, no i mamy badziki. Oczywiście badziki są z pięknymi zegarami, z parą młodą, z parą zakochanych, bo tu niekoniecznie jest para młoda i śliczna dziewczynka. Słuchajcie, ja odkładam kolekcję i zabieramy się do roboty na dzisiaj na moim biureczku. Aha, i elementy jeszcze. Boziu, kochany, zapomniałabym o elementach w ogóle tutaj. Świecie, cóż to jest za piękność tutaj. Ja już mówiłam, że jak będę robić album, to na pewno będzie to na okładce. Przepiękne kwiaty do wycinania, słuchajcie, cudownie skomponowane. To jest to, co ja uwielbiam najbardziej. Tu
Tu jest troszeczkę zwierzaczkowo, troszeczkę kwiatowo, kwiatuszki w słoiczkach, w koszykach, zegary, piesek, kotek i nawet znalazł się króliś, więc fajnie można dziecięcą karteczkę też z tego tworzyć. Pamiętajcie, że zawsze tutaj mamy piękne tła z drugiej strony. Tu mamy, wiecie, można to ugryźć jako młodą parę, można to ugryźć też jako parę zakochanych na zaręczyny czy na jakiś jubileusz, bo młoda pani nie ma tu welonu, więc fajnie jest to tak, wiecie, ugryzione pod kątem takim, że można to fajnie dostosować do różnych okazji, do ślubu również. Mamy książki idealnie teraz na zakończenie roku szkolnego, można fajną karteczkę, pamiątkę przygotować. Znowu kwiaty, piękne liście, słuchajcie, w konewkach. Na tym, ja uwielbiam, przepiękne są te elementy do wycięcia. Tutaj mamy w bardziej bordowym kierunku, gdzie można to dopasować do tych dechowych, ciemnych dech, więc te borda pięknie będą się tutaj wybijały. No i to przepiękne tutaj te elementy właśnie takie ramki, wiecie, i tym podobne. Fantastyczne to jest, bardzo mi się to podoba. Na moim zlocie, takim zlocie, warsztatach z weekendowych, które właśnie zakończyliśmy, dlatego dopiero dzisiaj tak późno nagrywam filmik. Tworzyliśmy właśnie z tej kolekcji i wykorzystywałam bardzo dużo tych elementów tutaj. No i moi drodzy, już przechodzę do sedna, czyli zaczynamy kartkowanie. Ja będę korzystać z tej kolekcji 20x20. Zostawię sobie tu, może się wykorzysta, może nie, zobaczymy. Będę korzystała z mojej koroneczki, którą znajdziecie w moim sklepie internetowym. Nie wiem, czy ona jeszcze jest dostępna, bo bardzo szybko ona tam się sprzedawała. Nowość, taka owalna koronka, więc ja dzisiaj po nią sobie sięgnę. Tutaj mam coś do hadrania, więc coś tam pewnie wydziergam. Mam też coś do chlapań, czyli koloreksa i pędzelek, czyli moi druchowie. No i powycinane elementy i są kwiatuszki od Ewci Argalskiej, zinspirowane uczuciami, które dzisiaj będę chciała użyć. Jest arkusz A4 z papieru kraftowego. Pomyślałam, że ja ugryzę sobie tu tę kartkę troszeczkę w inny sposób, ale użyję do niej papieru kraftowego. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja tylko zerkam, czy ja mam tutaj... A jest tutaj moja taśma 3D, więc może... Ale mam też tu od Martusi, więc najwyżej albo jedna, albo druga się przyda. Jak zapewne widzicie, nowość, którą przygotowali cudownie, wspaniali moi ukochani przyjaciele z warsztatów terapii zajęciowej w Mielcu od Edytki Słomby. To jest, słuchajcie, przyborniczek na mój klej, bo tutaj fajnie wchodzi to, wiecie, to trzymadełko na klej. I słuchajcie, na szpatułeczkę, ja sobie jeszcze tu wkładam ołówek, więc nic mi się nie zgubi, szpatułka mi nie brudzi niczego, bo odkładam sobie na miejsce. Słuchajcie, to będzie też dostępne w moim sklepie, jeżeli tylko będziecie mieć ochotę. Dochód ze sprzedaży tych przyborników jest jeszcze, o, jest tutaj stojaczek na telefon. Taki, wiecie, że można sobie postawić telefon i akurat ja mam taki stary tutaj gruby, ale wiecie, te cienkie telefony tu fajnie wchodzą pod skosem, ten jest taki grubasek, to jest taki mój tu firmowy, wiecie, do odbierania połączeń, więc to wszystko będzie dostępne w moim sklepie internetowym. Tak jak wspominałam, dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na wspieranie warsztatów terapii zajęciowej w Mielcu. Kochani, mamy tutaj kolekcję Secret Garden, no i ja będę oczywiście jechała, będę jechała w kierunku, tak sobie myślę, tych jasności, więc wydzieram sobie tutaj tę jaśniutką karteczkę, ale chciałabym podbić ją nieco czymś ciemniejszym, więc poszukuję tych brązowych dech, bo tutaj z pewnością te dechy mi się fajnie sprawdzą. Mogłabym to, a mogłabym też tutaj dziabnąć to. Ale to możemy tak naprawdę sobie wyrwać do środka. A potem jeszcze będę dziubać i kombinować, bo jeszcze muszę okleić tył. Na razie te trzy karty mi się tutaj w zupełności mi wystarczą. I będziemy sobie tę naszą kartę oklejać. Ja sobie oczywiście muszę skrócić moją bazę, którą wykonam, żeby to mi tu wszystko pasowało. Tak więc pierwsze, co robię, słuchajcie, to muszę sobie bazę przebiegować. Będzie to pozioma DLK. Ja tutaj się poruszę na szerokość 10 cm, myślę, że to będzie takie idealne. Najczęściej korzystam, zazwyczaj i zawsze prawie, że korzystam z baz rzeczy z papieru, ale dzisiaj już tak naprawdę na szybciocha nagrywam, już nawet nie szukałam, bo z pewnością kartka wyląduje w pudełku. No ale dzisiaj naprawdę spory pośpiech, bo chciałam, żeby film się pojawił, ależ słoneczko zaszło.
Mam nadzieję, że mi nie ściemniał obraz. Czekajcie, sobie tylko zerknę na chwilę. Ok, obraz nie ściemniał, ale ja sobie troszeczkę... Co zrobiłam? Co ja zrobiłam? Aha, podpięłam ten mój kabel, który mi się telefon ładuje, żeby nie uderzać w niego, bo się ruszał telefon cały czas. Docinam sobie na 10 cm. Okej, widzicie? Okej, no ja sobie teraz szukam... A, jest tutaj, słuchajcie, ja się rozglądam za moim trymerowskim miłem. No i skrócę sobie do 20 cm. Czekajcie, zaznaczę sobie na boku, bo... no niestety ten trymer jest tam do 16 tylko, ale spokojnie można sobie poradzić i z tym. Pięknie skracamy, słuchajcie. I mamy taką oto tutaj bazę gotową. O, siach. I baza, zobaczcie, będzie tym razem pozioma, czyli taka nasza pozioma DL-ka. I tak jak już wspominałam, będę chciała tutaj sobie wykorzystać te dechy takie ciemne, żeby ładnie to podbić. Wprawdzie kartkę chcę pokierować w jasnym kolorze, ale dlatego, że chcę zachować jednak mimo wszystko w tym taki vintage'owy troszeczkę klimat, wykonam ją właśnie z użyciem, z przebiciem i takim przełamaniem trochę ciemnych papierów, czyli trochę tych dech, troszeczkę, chociaż cały czas powiem szczerze, zastanawiam się, czy jednak tutaj do tej bazy nie użyć tego brązowego, ale takiego bardziej stonowanego koloru. No mam taki spory dylemat, przyznam się szczerze, bo i te dechy mi tu pasują. Tu będzie bardzo jasno. Dobra, słuchajcie, dobra, biorę ten. Najwyżej wytnę jeszcze jeden i zrobię potem sobie tam z spodu to. To będzie na przód, to będzie na tył, a do środka jeszcze sobie dotnę, a tamta mi zostanie. Jednak zrobię ten beż. No cóż. Tylko kto nie zmienia zdania? Zapomniałam, jak to było. Jakbyś mam problem, słuchajcie, z pamięcią ostatnio, mi szwankuje nieco. Czyli sobie was z góry bardzo przepraszam za to buczenie. Ale moi kochani, no jak to mówią, no mieszkam na wsi, więc tutaj koszenie trawników odbywa się praktycznie cały dzień. Ja mówię, już zaczekam, aż skończą, ale myślę, że to będzie raczej niemożliwe, bo tutaj ciągle ktoś coś działa. Mamy karteczkę na 10 cm, więc ja sobie tutaj docinam ją na 9 i 8, bo jeszcze sobie ją przeradełkuję, więc myślę, że to tak będzie idealnie. I tu w tym miejscu, w którym sobie zaznaczyłam, jeszcze w tym kierunku też sobie ją zwężam. A to nam zostaje na tył, czyli tutaj też sobie docinam na 9,8. Tu akurat tak fajnie będzie to na stykuś. No i takie paseczki. Słuchajcie, z tych 10x20 tutaj jakoś się już da przeżyć. Ja sobie myślę, że tak bym to tutaj może ciachnęła w górę, że tu będzie moje logo. Jakoś tak tu bardzo nie ma dużo liter, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. I tutaj znowu sobie też zaznaczam taki mały kawałeczek, żeby ładnie odciąć, żeby to pięknie nam pasowało. Ok, więc to będzie do tyłu. Tutaj będzie pięknie logo. Mogłabym sobie tak i tu logo, ale wydaje mi się, że ładnie będzie wyglądać, jak sobie tutaj zostawię ten piękny obraz kwiatowy, żeby nie był jednak zasłonięty przez moje logo. Chociaż ja mam takie maleńkie logo, ono tak jakoś bardziej nie zawadza, bardzo nie zawadza, ale jednak jest. I jedziemy sobie, słuchajcie, tutaj w dół. Ciachamy. I tak jak mówiłam, kartka będzie w poziomie, więc ja sobie ją odwracam w tym. Zastanawiałam się ogólnie też nad przycieniowaniem tuszem, takim wiecie, brązowym, czyli pobrązowienie, ale wtedy to by się stało takie bardzo mocno vintage'owe, a ja chcę, żeby to było tylko takie fajne przełamanie, ale nie do końca, bo chcę karteczkę poprowadzić w jasnym kolorze, ale też nie tak przesadnie chcę to ściemnić i zrobić w takim mocno vintage'owym klimacie, żeby to tak też się nie gryzło aż za bardzo, bo myślę sobie, że gdybym mocno to
pobrązowiła te krawędzie, no to jednak byłoby to zbyt, jednak mimo wszystko zbyt ciemne. Dlatego na razie tutaj zostawiamy sobie to i jedziemy. Tutaj, słuchajcie, będzie piękne podbicie, takie ciemniejsze, a tam to wszystko za chwileczkę rozjaśnimy. Tu daję do góry nogami, ale chociaż mogłabym nawet w tym kierunku, ale kompozycja będzie szła z tej strony, to niech jest tutaj u dołu, dobra. Niech będzie u dołu. Ja sobie chyba, słuchajcie, trochę źle ciachnęłam, bo widzę, że tu mam linię, a ja ciachnęłam tu, ale to nic nie szkodzi. Zobaczcie, można to poprawić. Biorę sobie zwykłą tekturkę. No to dosłownie jest jakiś tam niewielki kawałek, ale to widać na kartce, że brakuje mi tego elementu. Czekajcie, a tu jest nożyk. Jeszcze tak nie do końca rozpakowana z tych warsztatów wyjazdowych, wiecie, weekendowych i ciągle się odwracam i czegoś szukam. Okej, okay, teraz powinno być w porządku. O, bo ja nie chcę, żeby tak ten kraft mocno był widoczny u dołu, wiecie, więc dlatego muszę to tak trochę przymówić. Tu troszeczkę mi widać tego papieru. Świetnie się sprawdza do tego ta gąbeczka. Dostaniecie ją też w zielonych kotach, taka gumowa do ścierania kleju i już nic nie widać. Siach. Mamy, słuchajcie, naszą bazę i teraz będę układała, teraz będę docinała tutaj ten element jaśniutki, bo ja chcę to zbudować na takim jasnym elemencie, więc myślę sobie, że spokojnie tutaj gdzieś o 5 mm, czyli o centymetr mniejsza i centymetr niższa i szersza, czyli będzie gdzieś po 5 mm z każdej strony. Czekajcie, jeszcze tu mi jakieś wychodzą papierki. Ja sobie to tutaj zaznaczę i zaraz Wam powiem, ile mi to wyszło. Nie powiem Wam szerz, bo ona jest, ale powiem Wam na wysokości ile, bo no widzicie, tak jak mówiłam, no mi tu akurat wyszło 9,4. Aha, czyli ja mówiłam 9, to dobra, to nie, bo to mi dużo ładniej wyglądało, 9,4. Czyli tak jakby po 3 mm z każdej strony, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że to tak nie wyglądało. Czyli zróbmy tak, 9,4 na, w tym układzie na, sobie wymarzę, na 19,4, tak? Słuchajcie, nie potrafię się odnaleźć po tym weekendzie, taka jestem rozbita. Tak człowiek się odprężył, że się nie umie nastawić już na tory tutaj do działania. Słuchajcie, biorę sobie radełko. Ktoś mnie ostatnio, słuchajcie, o radełko pytał. Radełka są cały czas w sklepie internetowym. Mam duży zapas, więc można sobie tam zerknąć i kupić. Jeżeli ktoś ma ochotę, albo przy okazji zakupów, albo jak będzie kupował najnowszy warsztat Magia Lata. Okej. Okay. I jedziemy jeszcze tutaj ostatni w tym kierunku. I mam pięknie, słuchajcie, przeradełkowane. Nie będę podbijać tego papierem kraftowym, jakby dodatkowo, bo też się nad tym zastanawiałam, czy na przykład nie zrobić tutaj takiego, widzicie, podbicia lekkiego, ale uznałam, że zostawię bez, bo będziemy wykorzystywać te rameczki, więc to mi tu wystarczy. Oj, czekajcie. I tak tutaj będzie ta nasza karta. Widzicie? Minimalnie widać ten brąz, ale ja potem podniosę to, co zbigowałam, lekko sobie nożyczkami i to troszeczkę inaczej będzie wyglądało. Jak chcę radełkować i podnosić brzegi, to tak lepiej właśnie sobie troszeczkę mniejszą przestrzeń zrobić. Dobra. I tu mam, słuchajcie, taśmę 3D z kraftweny. To jest taka, a mogłam sobie tę szerszą wziąć. Ja w sumie nie wiem, czemu ja wzięłam tę węższą. Nie wiem, czy nie spojrzałam na rozmiar, bo jeszcze jest taka szersza niż ta. Nie wiem, czy ta ma 9 mm, jakoś tak. Okej. Okay. Ja sobie tu będę z niej korzystać. No muszę po prostu więcej tych paseczków zrobić. Jak są takie szersze, no to wiadomo, że to jest tak lepiej, ale też nie jest źle. Szpikulec jeszcze jest pewnie w niej.
torbie przydasiownikowej z naszego wypadu. I teraz sobie tylko zdejmuję. Tu jeszcze mi się klej odhacza. Pamiętajcie o tym, że zawsze warto sobie podkleić jeszcze klejem takim introligatorskim te taśmy dwustronne. Choćby nie wiem, jak mocne były, nie wiem, jak markowe i cudowne. Słuchajcie, nie ma takiej taśmy, żeby ona się z czasem na mnie spartkowała, więc... Ups, piszczymy teraz. Okej. Dobra, mamy to. To mogłam sobie środek wykleić, bo potem jest trudniej wyklejać, jak już jest okładka, ale już dobra. Skoro zaczęłam, to już będę kończyć. Będę sobie potem kombinowała. Przekręcała. I jakoś to tam podkleimy. Tu sobie przesuwam, tu sobie przesuwam. Tu troszeczkę, słuchajcie, w górę. No, mocno ta taśma łapie, ale ja ją jeszcze przesunę. Dobra. Jest ok. I chodziło mi o to, że ja teraz, zobaczcie, biorę sobie nożyk, ten mój, i tak troszeczkę to przeginam. Czasem można troszeczkę coś, o, tak jakby to było podarte zrobić, takie przecięcie. Wiem, że nie każdy to lubi, nie każdy robi, ale tu akurat w takim klimacie kartki fajnie to będzie wyglądało, zwłaszcza, że ten brąz nam tam pięknie od spodu przebija. Tu mi się troszeczkę zawinęło na spód, ale już mamy to. Taka trochę pohadrana jest ta okładeczka. I tutaj, słuchajcie, ja już miałam przygotowane, wycięte, żeby tu czasu nie marnować, te kwadraciki z okładki takie ozdobne. I to, co tutaj chcę zrobić, to przeciąć sobie jeden z nich na pół. One mają 9 cm, 4,5, więc ja sobie zrobię tutaj na 5, żeby jeden był wyższy, jeden niższy. Chociaż to nie ma znaczenia, bo ja i tak ich będę układała sobie tutaj. I taką miałam wizję, słuchajcie, żeby tak te kwadraciki sobie ułożyć i żeby cała kompozycja szła w tym kierunku. Więc to jest to, o czym ja zawsze mówię, że znajduję sobie taki punkt, gdzie mam jakąś bazę, tę podstawę i potem według tego kieruję się dalej. I tak jak mam tutaj ten mój bazowy, czyli ten spodni, tą spodnią część kwadracika, to ja tu sobie, słuchajcie, pojadę tą taśmą moją ulubioną. Ona ma chyba tutaj ze 2 mm, więcej nie ma. Ta taśma to naprawdę jest moja ulubiona taśma. Uwielbiam z niej korzystać i robię to namiętnie. Jeżeli chcę mieć grubszą, mogę podłożyć sobie dwie ze sobą. Tutaj akurat na to tło było szybciej mi skorzystać z tej gotowej, takiej grubiutkiej, ale z kolei, kiedy chcę na przykład robić sobie zróżnicowane wysokości na pracy, czyli jedna wyższa, jedna niższa, to ta tasiemka dużo lepiej mi się sprawdza. Zobaczcie, jadę od krawędzi i naklejam sobie jedną wyżej, a drugą jeszcze wyżej. Więc co muszę zrobić? Skoro ta ma 2 mm, to tutaj będzie zachodzić na siebie, więc nakładam sobie te dwa. Bo raczej tu nie jest tak, że ona ma milimetr, wątpię w to szczerze. Więc nakładam sobie, słuchajcie, tutaj jedną warstwę, a tu z tej strony, chociaż wiecie co, tu mi się wydaje, że to jednak jest ta tujeczka, to jest za gruba. To ja już sobie chyba nie pójdę na ryzyko, złożę ze sobą dwie warstwy tej, czyli bardzo łatwo jest to zrobić, po prostu albo złożyć to tu na rolce, albo sobie to tutaj złożyć ze sobą już na kartce. Bo pamiętajcie, że jak chcemy, żeby nam się tak fajnie różnicowały te wysokości, czyli żeby jedna była wyżej, druga niżej, to jeżeli tą już mamy i jest ona wyżej, to ta druga musi z tej strony przylegać do tej, która już jest, a z drugiej być jeszcze wyższa, bo to, co już mamy naklejoną taśmę tu, już jest podwyższone, to tutaj, widzicie, tu już jest, tu jest drugie, a tu są dwa razy, czyli one ładnie się teraz ze sobą, jest równo, nie ma, nie jest taki krzywy, o to mi chodziło. Ok. No i sobie teraz ściągamy tutaj te błonki. Ja sobie tylko zerknę, czy mnie tu, słuchajcie, w ogóle widać, ale widać mnie. Jeszcze się troszeczkę przesunę do przodu. Słoneczko nieco zaszło i od razu się tak zrobiło, wiecie. Nie, że ponuro, ale zaraz jest taki nieco inny obraz. Mamy tasiemkę, słuchajcie, nałożoną. I teraz bardzo delikatnie ja sobie to tutaj ciachnę w ten sposób, że o, nachodzi mi jedna na drugą. Tak to widziałam. Co będzie dalej, to się okaże.
bo myślałam właśnie jeszcze o tej koroneczce, ale nie wiem, czy przepuścić ją przez całość, czy tylko sobie zrobić taki na przykład tutaj element, bo on i tak będzie tu zasłonięty i nie będzie widać tych elementów, więc chyba to zrobimy właśnie tak, że tu pięknie mi się ona tak ułoży. A z tej strony i tak nie będzie za bardzo widoczna, bo tam te wszystkie elementy będą poukładane, więc ja będę je wszystkie tu próbowała umiejscowić w jakiś sposób. Mam nadzieję, że mi się to uda. Mam mnóstwo tych elementów powycinanych. Tu są te kwiatuszki, więc ja sobie je odłożę zaraz na bok. I w sumie wiecie co, nie mam rozgrzanego kleju na gorąco. To jest taki duży element, on jest też z okładki tej dużej kolekcji. Tylko jest właśnie na środku, między tymi okienkami. No wiecie co, chyba tu jednak ta jedna taka koroneczka z tej strony się przyda, żeby to tak ładnie wyglądało, nam się to tu ładnie komponowało, a zaraz zobaczymy, czy ona tu zostanie, czy nie. Bo ja czasem tak, wiecie, poukładam, a potem zmieniam zdanie. Tu mamy jakieś konewki. Ta konewka by mi się tu podobała, ale ja bym chyba odcięła ten element i tutaj całe to. Zobaczcie, i zostawiła, bo nie do końca mi się to tak podoba, że tu by była konewka, ale już w takim pojemniczku właśnie jakby metalowym te kwiaty podobałyby mi się tu dużo bardziej. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, nic to nie szkodzi, że sobie to obetniemy. Ciach, mamy uszko wycięte. No i tutaj też wycinamy w dół. Spójrzcie, dużo bardziej podoba mi się taka kompozycja i chyba ona tutaj się znajdzie. Choć nie planowałam tego jakoś szczególnie, ale bardzo mi się to tu spodobało. Ja sobie gdzieś posiałam, bo ja miałam powycinane już dużo tych elementów, bo w podróży 4-godzinnej z naszego spotkania to sobie wycinałam w samochodzie, żeby uspokoić nerwy na drodze, bo ja nie przepadam za bardzo, wiecie, zjeżdżeniem. I tak skupiłam się na wycinaniu elementów, i podróż minęła całkiem przyjemnie, bo nie myślałam o tym, co na drodze, tylko wycinałam i tak fajnie to popłynęłam. I zobaczcie, tu sobie troszeczkę koroneczki. Tutaj, w tym miejscu, gdzie wiem, że ona jest, no to też muszę sobie nałożyć kleju, ale raczej staram się nałożyć go na tę górną część, na tą dolną niekoniecznie. A tutaj, gdzie chcę, żeby mi się znalazła ta moja kompozycja, ta różeczka, to ja sobie nałożę klej w tym miejscu i w tym, żeby one się tutaj fajnie pociągły jedna z drugą. O, w ten sposób. I teraz się to wszystko tak fajnie podwyższy. Nie będzie to tak przylegało do tej koronki. O to mi chodziło, więc zawsze, kiedy chcę, żeby coś mi się nieco podkręciło do góry, to nakładam sobie tutaj właśnie te dystansiki. I mamy to ciach. O, słuchajcie, teraz zaczął drugi sąsiad kosić. Nie, to jest po prostu niemożliwością. Ups, oj, ale zobaczcie, jak mocno trzyma ta taśma. Ja sobie i tak czy inaczej tutaj nalewam kleju. I w ten sposób bym to ułożyła tu. Na razie, póki co. Zobaczymy, czy będę tu dawać. No, podoba mi się ona, ale zobaczymy, czy ona mi się tutaj sprawdzi. Może się i sprawdzi, słuchajcie. A mogłabym nawet ściąć tutaj te listki, żeby ona tak sobie troszeczkę tutaj jednak na połączeniu tych albo położyć na rurze też bym mogła. Zobaczymy, słuchajcie, jak to się wszystko poukłada. Ale najpierw tutaj pójdą to, co wiem, że chcę, żeby tu było, czyli w ten sposób te różyczki, żeby tak trochę też te koronki spod spodu przebijały, bo tych to by mi było żal zakryć, przyznaję, bez bicia, bo jest przepiękna ta koroneczka. Tu w ogóle, a może ten? Czekajcie, bo ten już mam poklejony, ale nie zaszkodzi. O, zobaczcie, to może jednak ta, bo ta się bardziej wyciąga do przodu. Spójrzcie, przepiękna. O, i tu mamy taki pączek, który ślicznie się wyciąga. Więc on tu jednak zdecydowanie lepiej będzie pasował. Ja sobie obcinam, słuchajcie, też te takie druciki tutaj, bo one mi to troszeczkę, wiecie, podkręcają w górę niepotrzebnie. Potem mi jest trudno taki kwiatuszek ściąć. Mogłabym też spróbować, czekajcie, teraz mi to przyszło do głowy, trochę w dół wysunąć tutaj ten. Zaraz zobaczymy, jak to potem będzie wyglądać. Widzicie? Czyli w tym kierunku.
nic nie szkodzi, wszystko można podkręcić. Ja sobie to tak zroluję trochę, żeby nie było tutaj widać. O, czat. Jak będę potrzebować, to sobie wytnę tutaj te listeczki, ale raczej nie, bo jeżeli będę wykorzystywać ten element, to ja sobie go tu podwyższę i nałożę go na górze. Ale zobaczcie, jak teraz te kwiaty ładnie się w tym kierunku przesunęły. Zdecydowanie lepiej wygląda to niż to duże. I chyba tak to tu zostawię. To, co już nałożyłam klej, mogłabym jeszcze zrobić w górę to, żeby taką... Chociaż tu był taki element bardziej podłużny. Tak mi się coś kojarzy, a może ja go po prostu nie mam wycięty. Taki, wiecie, żeby zrobić taką podbicie jeszcze do tego naszego dystansu. Ale mogę to zrobić na tej... Tylko sobie wycięłam tutaj te listeczki. O, zobaczcie. I w ten sposób jeszcze to tutaj nałożyć. A więc biorę sobie taśmę dwustronną. Ciach. I zaraz to będziemy podbijali sobie tutaj. I zdecydowanie te pączuszki, które tutaj idą, będą szły w tym kierunku, gdzie się wyciąga cała kompozycja, a ta różyczka w dół. I zobaczcie, jak to ładnie się już nam tu połączyło. No i teraz tak myślę nad tym. Bardzo mi się to tutaj podoba, ale widzę już, że tu musiałoby być naprawdę od góry grubo podbite, więc chyba tu się skuszę na tą grubszą taśmę. O! I jak ona będzie sobie tu, też na pewno ten listeczek zetnę, bo on by mi tu troszeczkę przeszkadzał. Zobaczcie, tu, to jeszcze tutaj sobie to podbijemy na... Najpierw na 2 mm i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Ok. Bo tam już troszeczkę tych warstw jest, więc albo tu... O, jeszcze jedna. Ok, dobra. Jeszcze jedna warstwa. Pięknie tu siednie. Teraz powinno być w porządku, czyli tu grubsze... O, i teraz ładnie to usiadło. No i zobaczcie. I tak by mi się to już tutaj podobało. Tu mamy jeszcze takie ładne, zobaczcie, główki różyczek z takimi, takimi młodymi pędami, pączuszkami. Pięknie się to prezentuje, słuchajcie. I takie elementy zawsze nam pięknie kartkę wyciągają i wydłużają. Ona się wydaje taka fajnie skomponowana, bo wiecie, wszystko od takiej szerokości zmierza do takiego wyciągnięcia. Bardzo lubię. Czekajcie chwileczkę, ja sobie tu... Nie wiem, czy mnie widać teraz w kamerce, ale muszę ściągnąć tą błonkę. O, to jest taka puchata. Wiecie, jak są, czym grubsze te kostki 3D czy taśmy, to trudniej się zdejmuje z nich te błonki, bo one są takie, wiecie, puchate mocno wtedy. No i ja sobie teraz tu, zobaczcie, ciachnę tę naszą piękną. I zobaczcie, już jak nie mam tego uchwytu i tutaj tego kranika, jeżeli tak to mogę nazwać, no to dużo bardziej podoba mi się ta konewka. Trochę mi tutaj ta krawędź przeszkadza w kwiatku, żeby kwiatek tam fajnie siadł. Spójrzcie, można spokojnie sobie takie rzeczy podocinać, bo tego i tak nie widać, a w zupełności tak dużo ładniej to się prezentuje. Nie wiem teraz, czy zrobić to tak, czy zrobić to tutaj tak, a ten pączuszek maleńki gdzieś tu jeszcze wyciągnięty dalej, może spod listków. Bo tu jeszcze sobie listeczki poukładam, wiecie, w tym miejscu. Ja jeszcze na sekundkę muszę sobie chyba klej na gorąco podłączyć. Dobrze, moi drodzy, klej na gorąco podłączyłam. Sprawdzam, czy mi się świeci kontrolka, bo to, że podłączyłam, to nie znaczy, że będzie działał. Musi się świecić. Fajnie się świeci, więc możemy sobie tu, słuchajcie, jeszcze coś poukładać, podokładać, zanim jeszcze będziemy to kleić. Ale ja myślę, że ja już nie będę tutaj zbytnio kombinować, słuchajcie, po prostu będzie dokładane teraz, będą dokładane te elementy listeczkowe. Chyba, że jeszcze gdzieś tutaj, żeby ładnie mi różyczka wyszła, bardzo łatwo sobie z tym, słuchajcie, poradzić. Można jakiś element rozciąć na kawałki. Mogłabym na przykład z tego tutaj wyciąć sobie tylko samą różyczkę, bo ona jest taka ładna, rozbita. Listki zostawić. Można je gdzieś w kompozycji też sobie jeszcze potem poupychać. Ale tutaj, zobaczcie, fajnie. Coś tu mam, mi przeszkadza. Bardzo ładnie tutaj będzie ta róża się komponowała. Ona nam tak troszeczkę to zapełni, zrobi taki
taki fajny efekt tutaj. Delikatnie bym sobie ją na takiej jednej warstewce tej taśmy tutaj podkleiła. Ok. Myślę, że to w zupełności mi wystarczy. A, dobra, na razie ją nie, przykleję sobie najpierw tą różyczkę, a potem to będę tam wpychała do środka. No i słuchajcie, no a tu jeszcze jest, o widzicie, też to mogłam. Tu jest jeszcze taka ładna doniczka. Ale no to wiecie, to jest wyższe, ładniej nam się tutaj ta kompozycja układa. Wiadomo, czego nie mam przy sobie, czyli tradycją moją jest brak przygotowanych napisów. Widzę tutaj jakieś przede mną leżą obok, zaraz się tam sięgnę, coś dopasujemy. Taka karteczka, słuchajcie, może być i urodzinowa, i na jakąś inną okoliczność. Ja sobie tam wykleję w środku, w zależności od tego, na jaką okoliczność będziemy potrzebować ją. Czekam na... Zastanawiam się, czy ta jaśniejsza, czy ta ciemniejsza. Ale myślę, że ta takim ciemnym tutaj elementem, bo będzie się lepiej nam odbijała. Dosyć szybko się rozgrzał, aż jestem zaskoczona, że tak mile dzisiaj ze mną współpracuje. Tak nielubiany przeze mnie pistolet z krajem na gorąco. Na razie sobie tu posmaruję tylko ten dzióbek, a tu sobie wsuniemy. Zobaczcie, żeby tak ładnie taki pączuszek się tylko robił, a tutaj szybciutko muszę teraz... Jeszcze zanim to wszystko tam przyschnie, komponować tę różę. Chociaż teraz wydaje mi się, że ona jest lekko za wysoko, a na to jest rada. Po prostu obcinam sobie od spodu i wsuwam tam pod te różyczki, żeby ładnie coś tam, wiecie, wystawało kwiatuszkowego. To te listeczki sobie tu zostawiam, a te sobie tak delikatnie poprzyginam. Kurczę, teraz mi się ten klej na gorąco ciągnie wszędzie. Czy na ołóweczku możecie sobie zawinąć, jak kto woli. Można sobie przyłożyć ołówek i troszeczkę te listeczki tak ładnie po... Widzicie? W taki wałeczek zwinąć. Bardzo ładnie to wygląda. Albo ręcznie tak ściągnąć, ścisnąć te czubeczki. Na końcu też to pięknie się układa. No i będziemy tu teraz trochę, słuchajcie, robili sztuczny tłum, czyli... układali sobie te listki, które chcemy, żeby nam ładnie tę kompozycję zespoliły, czyli nalewam sobie kleju i idzie mi tutaj pod spód całkiem, tak żeby teraz ładnie to zmierzyło do tego pączuszka, który tu jest, którego w sumie nie przykleiłam, ale zaraz to zrobię. Na czubeczku nakładam klej na gorąco, zaraz Wam pokażę, bo ja mam pistolet na boku i wsuwam sobie w to miejsce, co było. Chociaż teraz będzie nieco trudniej, ale jest. Zobaczcie, i te listeczki ładnie sobie tak tutaj układam. I będę dokładała jeszcze inne po drodze do tego, gdzieś po bokach. No jak to kwiat róży, słuchajcie. Zresztą na kartkach ja uważam, że liście robią taką robotę naprawdę, bo one nadają takiej przestrzenności. Powodują, że sobie bardziej się takie rozbudowane te karteczki wydają. No tak, tak ja uważam, że mam takie poczucie właśnie, że te listki robią robotę. Tutaj sobie mogę, a tutaj zrobię klejem na gorąco, bo to będę między materiał kleić, więc to szybciej pójdzie. Nakładam na końcóweczkę kleju i zobaczcie, pod listki, pod inne. I to też jest świetna metoda, czyli nie kładę całkiem pod kwiatek, ale na jedną warstwę liści upuszczam i zobaczcie, tak fajnie się, tak przestrzennie robi ten... Ty sobie potem jeszcze podkleję nieco tu, bo widzę, że one są takie chybotliwe, te listeczki wycięte i będzie się to ładnie trzymało. No i teraz gdzie niegdzie jeszcze troszeczkę tych listeczków trzeba, słuchajcie, przemycić w taki czy inny sposób, żeby tu się ładnie to wszystko nam pozamykało. Więc mogę tu, jak ten pączuszek idzie spod niego, też zobaczcie, jeden listek taki wysunąć. To już, a nie, nie podoba mi się jednak tutaj, to nie będę go tu dała. Może tu? O, no tutaj już lepiej, żeby jeszcze troszeczkę tych listeczków tutaj było. A na końcu sobie troszeczkę pochlapiemy kartkę, myślę, że
Akurat tutaj do tej kartki chlapania się świetnie sprawdzą, bo to jak już powtarzałam wielokrotnie, że nie zawsze wszędzie te chlapania mi się podobają i pasują, ale akurat tutaj tak. Ja sobie tutaj, zobaczcie, ciachnę, rozdzielę je, te sobie tak ładnie połączę. Tak cały czas coś tu mi brakuje, że ta róża jest taka duża, a tu nic nie ma, no sama nie wiem. O, może tak. Tam jeszcze było trochę kleju, to powinno się złapać. A te dwa możemy wsunąć tu pod spód. Ale ja tu sobie zrobię klejem na gorąco. Jak używacie kleju, tylko uważaj na paluchy, słuchajcie, żeby się nie poparzyć. O, tu myślę, że ta bardzo ładnie się wpasuje. Tak by to wyglądało. To na razie tu poodsuwam. Mamy jeszcze, słuchajcie, kaboszoniki. Ja uwielbiam kaboszony, ale niekiedy to tak mam problem, wiecie, gdzie je wepchnąć. Ja jeszcze sobie tu podrę trochę tej koronki, żeby zrobić taki, jak to się mówi, trochę sztuczny tłok, żeby się tu tak lekko zatłoczyło w niektórych miejscach. Tu właśnie, gdzie wydaje mi się, że jest tak troszeczkę pusto, a niekoniecznie pasują mi tu jakieś, wiecie, kwiaty, czy jeszcze jakieś tam dodatki. Ale takie pohadrane koroneczki, myślę, że tu się fajnie, fajnie sprawdzą. Spróbuję to jeszcze wepchnąć pod te listki. O, zobaczcie. Czasem patrzy się na kartkę, wydaje się, że coś jeszcze by się do niej przydało, coś by tu pasowało, ale niekoniecznie, wiecie, musi to być kolejny element taki wycięty. Zamiast gazy zdecydowanie bardziej wolę takie troszeczkę właśnie podziergane koronki. Wydaje mi się, że mają taki dużo fajniejszy efekt niż gaza, bo te nitki tak fajnie się prują, fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak to tu będzie wyglądać. O, zobaczcie, tak bardzo delikatnie, czyli tu, gdzie te niteczki mi się tak spruły, to postaram się, żeby bardziej to wyszło. Spójrzcie, widzicie? Że widać te róże spod spodu, ale trochę te niteczki to tak fajnie pociągnęły. Dobra, super. No i tak się w sumie zastanawiam teraz nad tym badziorkiem. Ojejku, powiem Wam. Chociaż tak teoretycznie żaden tematycznie nie do końca mi tu pasuje. Mógłby być ten. Mógłby być tu, mógłby być tu. Nie do końca ten zegar mi tu leży na nim, ale... Ale całkiem ładnie tu wygląda, więc zobaczcie. Myślę sobie, że całkiem ładnie ten badzik tutaj wygląda. Dajcie znać, ja go nie będę przyklejała, może na stałe. Albo trochę klejem, zawsze tam mogę różyczkę podłożyć. O, nie wiem, czy mogłam może najpierw pochlapać, a może taki lekko pochlapany ten badzik tutaj będzie lepiej się prezentować. Trochę listeczkami przykryjemy. Piękna jest ta koronka, cudownie się komponuje, słuchajcie, w takich kompozycjach na kartkach bardzo ładnie wygląda. Ja jeszcze sobie myślę, że tu mam tak pusto trochę, zobaczcie, z tej strony, a jest to róża, więc może tutaj te listeczki wykorzystamy, które ścięłam tam, tą główkę kwiatową. Sobie tak przegniemy troszeczkę na kleju. I tu wsuniemy pod... O, zobaczcie. Tak, to jest tutaj ta perełka, która była potrzebna. Bo trochę było pusto na dole, więc... Dobra. Dobra, dobra. Zupa z bobra, słuchajcie. Myślę, że to już jest koniec karteczki. Raczej już nic nie będę tutaj do niej dopychała. Jedynie, co teraz mogę zrobić, to ewentualnie sobie ją troszeczkę pochlapać i sięgnąć tam po te napisy. Zobaczymy, co z tego wyciągniemy. Jeszcze tu jest listeczek. Szkoda mi go jest, więc pewnie go gdzieś wsunę, bo on jest taki widok wycięty, więc raczej nigdzie indziej, jak tylko gdzieś tutaj dołożony, nie znajdzie zastosowania. Więc żeby go nie wyrzucać, to go gdzieś tutaj o, ciapniemy. Pokleiłam się cała. Jak to bywa przy kartkowaniu i używaniu kleju na gorąco. A teraz, słuchajcie, pięknie sobie pochlapiemy.
Tak jak myślałam, doskonale sprawdzą się tu chlapania. Pięknie się zgrają z tym klimatem karteczki. Kochani, mam nadzieję, że Was troszeczkę zainspiruje, że jak ktoś będzie szukał, potrzebował takiej kartki na jakąś wyjątkową okoliczność, to moja karteczka. Słuchajcie, to chlapanie lubię bardzo, ale lepiej przy nim nie gadać, bo... O, teraz i tu trochę u góry. Tak jak mówiłam, można wykorzystać ją na każdą okoliczność. Można zrobić z innych papierów, ale sam pomysł myślę, że Wam się spodoba. Znaczy mam nadzieję, że Wam się spodoba. Taka karteczka w poziomie, z takim, wiecie, mogłam na okrągło zrobić te, chociaż no niekoniecznie, bo jak tam jest ramka w kwadracie w środku, to na okrągło nie bardzo mi się to podobało chyba ostateczność. Pewnie bym to zaokrągliła i potem by mi się to nie podobało, znając siebie. Czekajcie na chwileczkę, ja sobie wezmę tylko chusteczki nawilżające i wytrę tę moją. Wiecie, ta biała farba, jakbym to nie starła od razu, to by był problemik. Troszeczkę sobie zbliżyłam kamerę. Słuchajcie, sięgnęłam po ten pasek, który miałam na oku i okazało się, że akurat tutaj jest napis najlepsze życzenia, który myślę sobie, że no akurat by się tutaj sprawdził do naszych potrzeb. Zaraz zobaczymy, bo musiałabym chyba... Wiecie, tu jest taki jedyny feler... Nie, dobra, ja to chyba dotnę ręcznie, bo nie lubię tak robić na... ślepo, bo tutaj nie widzę tego. To jest taki jedyny felerek, że one mają takie wysokie te plastikowe, no, że nie widać tam tak. Ale zresztą w większości chyba różnych narzędzi do cięcia jest tak, że tam jest dosyć... tamten element taki, wiecie, który nam podtrzymuje jakby naszą kartkę, jak tam sobie ją wrzucimy. Okej. I teraz jak cięłam nożykiem, to muszę sobie jeszcze tutaj zobaczyć tą ostrą krawędź tak nieco wyrównać, bo ona się tak troszeczkę podnosi, taka robi się nieładna. I pomyśleć, gdzie ten napis mogę teraz wsunąć, czyli to moje ulubione zajęcie, prawda? Myślę, że można by tu, można by tu, a mogłabym nawet, słuchajcie, z tej strony, albo tutaj, albo tu nad tą. Jeszcze mam tu teraz trochę mokre z tych chlapań, więc nie chcę tak bardzo przesadzać, ale tutaj nawet ładnie by się też komponowała za tym bukiecikiem. Dajcie znać, gdzie byście umieścili ją. Ja chyba tutaj, chociaż tutaj też całkiem fajnie to wyglądało. Ale tu mi zasłoniło wszystkie te moje elementy, które tak pięknie układałam, albo za badzikiem. O, za badzikiem całkiem ładnie. Ale moi drodzy, to jak wiecie, to ja te napisy to tak przyklejam bardzo tymczasowo, czyli delikatnie, bo zawsze jak znajdzie się klient na karteczkę, a będzie potrzebował na jakąś inną okoliczność, żebym miała możliwość po prostu zmiany tego napisu bez jakiegoś uszczerbku na pracy, czyli żeby nie było widać jakoś to tak nieładnie. Ale myślę, że tutaj całkiem fajnie ten napis by się skomponował, taki czy jakiś inny. No i z pewnością musiałby być może troszeczkę na kosteczce 3D. W każdym bądź razie, słuchajcie, ja Wam dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz przypominam, że korzystaliśmy z kolekcji akurat tej 20x20 Secret Garden. Cieszę się bardzo, że udało mi się filmik jednak dzisiaj nagrać, mimo że jestem taka nieco padnięta po tej naszym zloto spotkaniu. I co?
Zapraszam Was już w czwartek. Myślę, że uda mi się już teraz wpaść na normalne tory. Czekajcie, jeszcze tutaj sobie próbuję obciąć kawałek tego grubego. Tej grubej. O. Teraz zobaczymy, jak to zadziała. Akurat tutaj nie mamy pochlapane, więc mogę tutaj sobie podziubać. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ogarnąć. Słuchajcie, i widzimy się w czwartek na inspiracji kolejnej. Ja z pewnością filmik oczywiście nagram dużo wcześniej, bo słuchajcie, w czwartek mój syn przystępuje do bierzmowania, więc ja będę zupełnie, słuchajcie, pochłonięta czymś innym. Dobra. No, o, teraz przynajmniej się nie przesuwa, będzie się lepiej zdjęcia robić. Także kochani, piszcie, co sądzicie, jak Wam się praca podoba. Czy robicie takie DL-ki też poziome, czy tylko raczej pionowe są w użyciu? Ja powiem Wam, że bardzo często zapominam, że można je tak fajnie sobie odwrócić w poziom, a bardzo mi się podobają. Pięknie można kompozycje układać tutaj, więc jest to taka naprawdę bardzo fajna forma, o której ja osobiście bardzo często zapominam. I muszę postarać się, żeby nie zapominać. A dzisiaj Wam bardzo dziękuję, życzę Wam cudownego wieczoru i do zobaczenia, słuchajcie, do następnego razu. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam.